Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Nie stracę czasu i przechodzę od razu do rzeczy. O, chromu, dużo tych pytań jest. To zaczynamy od pierwszego. Czy chcesz się spotkać z widzami w wakacje i czy ogłosisz to na YouTubie? Pewnie, że chcę. Już wiele z Was się pytało, nawet nie pomyślałam sobie, że tak wiele z Was chce się ze mną spotkać. I tak, na pewno to zorganizuję. Ja nawet jeszcze nie mam biletów do Polski, więc nie wiem za bardzo, kiedy będę. Znaczy, na jak długo, bo na pewno będę na tydzień, ale w weekend będę miała wesele właśnie. Więc muszę się zorganizować. Jak już będę wszystko wiedziała, to zgłaszam się do Was. Jeżeli wolicie, nie wiem, wieczorem się spotkać, rano się spotkać, weekend to będzie taki bardzo trudny dla mnie, to po prostu powiedzcie tutaj w komentarzach i oczywiście też możecie to I oczywiście możecie to jeszcze raz powiedzieć, napisać, znaczy w komentarzach, jak już będzie ten film. I tak, ale na pewno chcę się z Wami spotkać. Kolejne pytanie, jakie masz plany na następne filmiki? I chyba na to pytanie opowiem w innym filmiku, bo chciałabym taki filmik zrobić właśnie z nowościami na kanale, bo jest ich trochę. Kolejne pytanie jest, czy zagram kiedyś ze swoim mężem? Mojego męża możecie zobaczyć we vlogach czasami, ale nie wiem, czy nakręcę z nim. Musiała się jego zapytać po prostu, jeżeli by chciał, bo tak trudno, on nie mówi po polsku, nawet po angielsku bardzo mało mówi, więc bym musiała wszystkie napisy po prostu napisać po tym i nie jest to takie proste, ale może kiedyś. Jakiś tak będzie, nie wiem, zobaczymy. Kolejne pytanie, to ja muszę tego przeczytać. Czy nagrasz chociaż jeden filmik, jak mówisz po włosku z polskimi napisami? Nie wiem, czy to zrobię, może jakiś kawałek, ale jak już Wam powiedziałam, to chciałabym nagrać właśnie takich odcinków włosko-polskich i już pierwszego zaczęłam po prostu tam składać, więc niedługo go zobaczycie, tylko moja mama mi w tym pomaga, ale może kiedyś będzie filmik. No może, muszę się nad tym zastanowić, ale mam nadzieję, że coś z tym wyjdzie, dobry pomysł. Beata do mnie się pyta wiele rzeczy o po prostu podróży we Włoszech, gdzie jeździć i tak dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to myślę, że to by był taki większy filmik, nie właśnie odpowiedź na Q&A, tylko po prostu jakiś taki większy, więc po prostu napiszcie tutaj w komentarzach, czy jesteście zainteresowane na taki filmik, to ja bardzo chętnie nakręcę, ale muszę się potem, będę musiała trochę się uczyć, ale bardzo chętnie Wam pomogę po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani. A jeżeli nie, to po prostu Beata, dostaniesz osobne odpowiedzi na tych pytań, po prostu napiszę do Ciebie. Dalej, to proste pytanie. Ile masz lat? Lat mam 28. Jestem z rocznika 1987. Tak. Jakie filmy lubisz oglądać? To jest trudne pytanie. Ja bardzo dużo filmów lubię oglądać. Lubię komedie romantyczne, jak każda kobieta chyba. Bardzo lubię filmy z Marvela i w ogóle jestem wszystkie superheroes. Uwielbiam po prostu, wielka nerd ze mnie. Lubię filmy, które po prostu umieją mnie zaskakiwać jakoś. Na przykład pokochałam Birdman, pokochałam Inception. Pokochałam oczywiście Powrot do przyszłości. Lubię takie filmy, gdzie można się trochę pośmiać,
trochę myśleć, jak życie może wyglądać inaczej, ale tak naprawdę ja chyba prawie każdego typu filmu lubię oglądać. Czasami nawet lubię oglądać thrillers, których nie przepadam za nimi, ale na pewno nie lubię horrorów. Dla mnie to horrory mogłyby nie istnieć po prostu. I tak samo nie lubię takie głupie komedie amerykańskie, takie jak, nie wiem, Scary Movie, coś takiego. Jakoś tak, to mnie nie śmieje. To ja po prostu się przy tym nie śmieję, więc chyba to nie dla mnie. Kolejne pytanie to, co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Bardzo lubię oczywiście kręcić filmiki dla Was, bo na przykład dzisiaj jest niedziela i to jest już trzeci filmik, który dla Was kręcę. Ale ja bardzo lubię DIY, nawet jeżeli nie mam za bardzo miejsca, gdzie to zrobić tutaj w tym domu. Ale tak myślę, żeby jakiś kącik tutaj znaleźć. Bardzo lubię jakieś filmy oglądać, na przykład jak chodzić do kina. Albo po prostu iść na spacer. Ja bardzo lubię chodzić, iść na spacer, coś zobaczyć. Ja nawet nie potrzebuję mieć ze sobą portfel, żeby coś kupić. Ja mogę wychodzić, chodzić przez 2 godziny i wrócić szczęśliwa. Po prostu tak mam, ale żadne super hobby nie mam. Po prostu tak. No nie mam po prostu, oprócz YouTube'a oczywiście. Super Makrelka pyta się też, jak poznałam swojego narzeczonego, czyli swojego męża. Swojego męża poznałam już prawie 9 lat temu. Nie, 9 lat temu, tak, już minęło. 9 lat temu, czyli jak jeszcze miałam 19 lat. I poznałam go przez internet. Po prostu na portalu społecznościowym, który już nie istnieje chyba, i po prostu widziałam jego zdjęcie, szukałam ludzi z Turynu po prostu i pisałam komentarz pod tego zdjęcia. On odpisał i przez 6 miesięcy żeśmy po prostu tak ze sobą gadali, tak po prostu, żaden z nas nie chciał nic więcej od tego, po prostu taka znajomość. I w ogóle w tym czasie to on miał dziewczynę, chodził z tą z taką dziewczyną, ja chodziłam z takim chłopakiem, jedno i drugie nie wyszło, oczywiście. I potem właśnie po... żeśmy się poznali na końcu stycznia, a jakoś tak w sierpniu, jak już wróciłam z wakacji, bo byłam w Polsce oczywiście, to on do mnie napisał, dlaczego byśmy nie mogli się spotkać po prostu. I żeśmy się spotkali, ale ja byłam z koleżanką, on był z całą grupą swoich kolegów i żeśmy się poznali na takim miejscu, gdzie można grać w kręgle i jeździć na go-kartach. I on właśnie tam poszedł, żeby jeździć na go-karty. I on po prostu mi się pytał, no, żebyśmy się spotkali, bo w końcu jesteśmy z tego samego miasta, już gadamy długo, to przynajmniej wiemy, jak naprawdę wyglądamy i jakbyśmy się spotkali po drodze, to byśmy mogli po prostu powiedzieć sobie cześć. Więc się zgodziłam. On oczywiście mi się podobał, ale no jakoś tak było, że podobał mi się, ale byłam szczęśliwa, że po prostu kogoś nowego poznaję. Nie to, że tak naprawdę nie chciałam żadnego związku w tym momencie. I po prostu żeśmy się spotkali i po 2 dniach żeśmy byli razem. Po prostu i od tej pory jesteśmy razem. Więc tak. Kolejne pytanie życiowe to, czy jesteś zadowolona ze swojego życia, czy chciałabyś coś zmienić? No, może muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa ze swojego życia. Mam takie dni, w których mi coś brakuje na pewno,
jeżeli bym chciała coś, coś zmienić, to tak. To chciałabym zmienić trochę mojego podejścia do pracy, bo czasami się tak bardzo w tym zaangażuję, że po prostu tracę wszystko, co jest około, i to mi przeszkadza bardzo. Ale tak ogólnie to nie, no jestem zadowolona ze swojego życia, myślę. Są takie szczegóły, które by się chciało zmienić, ale nic takiego po prostu. No, no tak, można powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Okej, ostatnie pytania to są od Mateusza, którego bardzo pozdrawiam i dostałam je na Snapchacie. Po pierwsze pytanie to jest, kto lub co motywuje Cię do działania? Ja chyba bardziej siebie samej motywuję do działania, bo inaczej to z tego nie wyjdę. Ale najbardziej to motywuje mnie ładna pogoda. Jakie masz sposoby na gorszy dzień? Co sprawia, że mimo złego samopoczucia pojawia się uśmiech na Twojego twarzy? Muszę się przyznać, że mój sposób na gorszy dzień to jest po prostu uściskać męża. Wiem, że to jest bardzo romantyczne, ale po prostu jak z nim jestem, myślę, że jestem lepszą osobą. I po prostu on potrafi mi poprawiać humor w każdym dniu. Więc po prostu jak już mam dosyć wszystkiego, to wracam do domu, uściskam go przez 5 minut, całe 5 minut i później jest wszystko okej. Numer 3. Potrawa, przysmak lub sposób jedzenia czegoś, który dziwi osoby w Twoim otoczeniu. A, tak, to wracamy do mojej włoszczyznej, polszczyznej. To fakt, że ja bardzo dużo ogórków jem. Tutaj nie są takie... Nie używa się za bardzo tych ogórków. Ogólnie ogórki tutaj się za bardzo nie używa. Ale jak już robię mizerię, to daj spokój. To po prostu wszyscy sobie patrzą, Boże, co to jest? Więc tak, ale ja bardzo tego lubię. Jedzenie, czego nigdy Ci się nie znudzi. Tiramisu albo pizza. Tak, pizza. Co uważasz za swój życiowy sukces, a co za porażkę? Życiowy sukces i porażka. Porażka, że nie udało mi się tak poznać głębiej swoich dziadków, żebym wiedziała wszystko o nim po prostu. Byłam za młoda, żeby się pytać, i oni teraz, tylko mój dziadek został w Polsce, ale większość z nich to po prostu już nie jest z nami, więc nie mam już na to okazję. A największy sukces? To z mojego pokolenia to chyba mieć pracę. Dobrze płatną, chyba tak. Nie no, sukces dla mnie to bycie szczęśliwym. Myślę, że tak. Tak. Że znalazłam miłość. O. Tak. Sytuacje, w których się czujesz jak ryba w wodzie. Jak jestem w Polsce. Ogólnie. W lesie, gdzieś właśnie idę i oglądam świat. Okej, kochani, to by było na tyle na dziś. Ja mam nadzieję, że tych pytań nie wyszło za dużo. Jak tak, to oczywiście znajdziecie dwóch części tego filmu. Dziękuję bardzo serdecznie za Wasze wszystkie pytania. Były bardzo interesujące. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłam. A jeżeli byście chcieli jeszcze czegoś więcej się dowiedzieć o mnie, to po prostu napiszcie tutaj na dole. Ja postaram się Wam opisać. Oczywiście, jak zwykle, dziękuję za oglądanie. Możecie mnie na co dzień śledzić właśnie na Snapchacie, na Instagramie i na Facebooku. Wszystkie linki będą tutaj na dole i na końcu filmika. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!